Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2013. Jest dzisiaj ze mną Miki. Cześć. Oraz na Skype'ie z nami będzie jeszcze rozmawiał Adaś. Witam, witam. I jak widzicie, jesteśmy w 13. Na mapie, nie zgadniecie, Bolusiowo V4. Będziemy sobie dzisiaj robić żniwa. A po co nam V6 jedynki, jak mamy V4? No właśnie, dokładnie. Jak mamy V4 w... Ty, zobacz. Antyna. Matko paska, jak? Krzysiek 1105. 6-9? To przypadek? Nie sądzę. No tak samo. Bolek specjalnie dał ten. Dobra. Miki tutaj, proszę bardzo, ma swojego rekorda. Będzie nam kosił. Co tam, Miki, było do koszenia? Pszenica? Pszenica chyba, tak? Czy jęczmień? Ja dokładnie. Czekaj, Miki. Stój. I no bo... Klapę żeś otworzył. Dobra. Jak klapę otworzył? Jedź, zamknij. Znaczy jedź już. Dobra. Mogę? Tak. Ja sobie uchylę tu trochę drzwi. Kolego! Tak, poczekaj, ja już wyjeżdżam, to przejedziesz, Ino. Kolego! No. Jako buty włączysz, by mnie tu wszyscy widzieli na wsi. Ja sobie poło otwieram. Po przyspieszeniu to Magalanty. A ja będę w tym odcinku zajmował się prasowaniem. Tu jak widzicie, nakosiłem już pszenicę trochę. Poza nagrywaniem. Jak tak mogłeś w ogóle? Wiesz co, ogólnie chyba zrobię tak, że będę od razu walił kostki na przyczepy. No też może. Tylko nie wiem, jak to wyjdzie. Czy to będzie dało radę w ogóle. Musi. Czemu nie? Ogólnie wracamy na Bolusiowo, jakoś tak mnie wzięło, nie wiem czemu. Bolusiowa w 15 było tyle nagrywania i Adam nagrywał i Miki nagrywał. Mówię, nie będę nagrywał, to jest z Bolusiowa w 15, tylko sobie nagram Bolusiowo w 13. Ej, wiesz sobie rozwala na tej mapie cały czas? No powiedz. Że tu w rowach jest błoto. Woluj. No bo wiesz, zaschło po zimie. To fajnie. Woluju. Dobra, Miki. Ja ogólnie jadę na pole. Mam nadzieję, że się tu nie obrazi, sam tyle kawałek po rzepaku przejadę, nie? A to nasz rzepak. A, no to dobrze. A gdzie tam jest rzepak w ogóle? Jest tu kawałek. Ale easy. Tak wygląda jak mój zestaw. Jak tą maszynę się włącza? B, potem K i F2. Bez gazu. Dobra. Dobra, chodzi maszyna. Trochę podniesiemy motowidła. Ogólnie kierunek mi działa w prasie, ale w 60 nie. Adam. Tu tam? Bezpiecznik przepaliłeś. Znowu. No i ogólnie polskie gospodarstwo, polskie gospodarzenie. Chcieliście właśnie jak najwięcej serii na polskiej wsi, także będzie kolejna. Jak to w 15, to i będzie w 13 seria. Rączek, tak? Chyba musisz mi go odpalić, wiesz? Jak odpalić? Znaczy no w sensie wszędzie się powłączać wszystko. Już biegnę. Pokoś. Masz no, odparł go, znaczy tak, żeby ciął. O, podkład muzyczny, że miałem wręczyć też do odcinka. Tak. Fajny. Bo jak się zaczął kręcić, bo to widło nagle. Sprawdź teraz, czy możesz. Moment. Czekaj, bo teraz nawet ruszyć nie chcę. Na jedynce, nie? Jeździsz. Tak, tylko poczekaj, bo on nie chce ruszyć. Bo on odpala pewnie dopiero ci. Ty. Co? Coś ty zrobił, że on jechać. Jedzie. Jadzie. Czemu nie kosisz? No właśnie tutaj się chciałem spytać, hamulcy nie ma. Puść mnie. Nie wiem co z tym bizonem, ja nie wiem kto podpalił. Czekaj, Brączek, poczekaj, bo on mi za każdym razem odpala, jak ja ten go biorę. A. Bo on tak długo odpala, weź. Ale co jest, to ja ci nie powiem, bo... Ty, czekaj, bo mi też nie. O! O! Nie. Kurwa. Ważne, że tnie. Ty czemu masz sieciarnie włączone? Się pytałem. No mówiłem, że na słomy. A. Oj tam. Czekaj. Trochę sieciarnie byś musiał też mi zdjąć. Dobra, weź teraz wsiądź. No. Poczekaj aż odpali. Potem jak odpali będziesz mógł się jechać, naciśnij B i wtedy wjeżdżaj w zboże, bo za każdym razem jak wysiadasz to on gaśnie i wtedy się automatycznie wszystko też wyłącza. Dobra. Nie? Już czekam, tylko aż ruszy. Teraz powinno być ok. Dobra, jadzie. O, dobra, jo, dobra, nie, dobra, fajnie. Dzięki. No, bo to co mi w tym rekordzie to niesprawiony jeszcze.
nowa maszyna, także Miki jeszcze nie ten. Miki to na starych tych ZO56 jeździł, także no. Dokładnie, to ja taka nowość dla mnie, to wiecie, to ja po prostu muszę to ogarnąć. Widzę, że chyba na wozu trochę żałowałeś na to pole. Dlaczego? No bo no, nie wiem, no tak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie Miki, jak ten, jak będzie potrzeba przyczepa, to muszę. Dobra. Chyba nie będzie potrzeba, co? Jo, jutro ci powiem. Możliwe. Opuść klapę. Jak to, jakie podajnik. To pole jest dziwne. Opuść podajnik. Dobra. Lecim z koksem. Włącz zbieranie kostek. Włącz prasa. Opuść podbierok. Aha, muszę wyjść, żeby odpuścić podbierok. Ile ty masz tutaj tych rzeczy do włączenia, Błączek? Kurna chata, ja nie mogę się połapać. No bez kitu ty. Ja sobie poprzeczam jeszcze tu pierdzielne zraz, żeby to. Jestem ciekaw, czy ta przyczepa będzie zbierać w ogóle, nie? A czemu nie? O cholera, stąd tak szybko zapierdala. Myślisz, że... Rozumiesz myślisz... to? No. Zakopałem się. Ta. Łojeny. Tak, to jest właśnie ludzie, to, że Bolek se porobił, kurna chata, jakieś ścieżki technologiczne, w dupę zarąbane, że mi aż ciągnik zawiesił serio? Się. Serio? Masz tak? No chłopie, wiesz co ona ma tu porobione z tymi ścieżkami? Wiem, bo my na polu też. Tak widzę, no ja jeszcze muszę na 3 razy poprzeczkę zrobić, nie? Żeby to powycinać ładnie. Ja pierdzielę. Dobra, potem to obet. Nie mam musiał jechać teraz inaczej wtedy. Dobra, co? Pojadę tym pokosem. Zobacz, zrezygnował, poddał się tam. No bo bez przesady, ej, jak to ja wpadam w tą bruzdę i nie mogę wyjechać. Oj, tam gadasz głupot. No i ogólnie polskie gospodarzenie, to może pogadajmy o polskich gospodarstwach w okolicy, bo tam ktoś napisał komentarz, porozmawiajcie o polskich gospodarstwach na... Znaczy ogólnie o kurwa, zakopałem się. Ta. Ja nie wierzę, co tu jest odwalone, nie? Aż tak? Ogólnie ludzie, musicie Bolka opierdzielić za to, nie? Weź blokadę może załącz. Ja mówię, co mi tak bizon czy ryba, ja patrzę, a header cały w ziemi. Te rekordy tak jakieś trochę inaczej miały, to wszystko wisz. Inaczej wajchy tu są podmieszane. Jezus Maria, ludzie wybaczcie mi to, że gram tak nierealnie, ale naprawdę nie mam pojęcia, co mam zrobić w tych tutaj dziurach. Dziurach. No nie, no jak wpadnę znowu, to się zabiję. Ty teraz przejechałem normalnie. Ło. No i ogólnie Miki, polskich gospodarstw u ciebie jest chyba dużo więcej niż u mnie. No bo... myślę, że stanowczo. Znaczy, no w sumie tak. U ciebie znaleźć takie gospodarstwo, gdzie jest właśnie jakiś nowy John Deere czy coś, to chyba jest ciężej niż u mnie. Znaczy, właśnie powiem ci, że inaczej. Prędzej znaleźć gospodarstwo, jeśli masz samą 61. Nie znajdzie gospodarstwa, gdzie masz ciężkie ursusy typu 16, 14, na przykład same i tak dalej. Mhm. Tylko po prostu jak już jest jakieś, nie wiem, 16, to jest jakiś nowy, na przykład, nie wiem, czy Holland albo coś innego, tak? Jak jest 61, no to jest 61, przeważnie nie ma nic więcej, nie? No. Ty masz albo wszystko nowe, albo wszystko stare w sumie, tak? Aha, no u mnie to... No u mnie w sumie tak, ostatnio, już jakiś czas temu, nie wiem, czy ci Miki o tym mówiłem, ale chyba nie. Jechałem sobie przez wieś. I tak sobie patrzyłem na lewo gospodarstwo, na prawo i ty jadę centralnie przez jedną wioskę, nie? Lewo no. 60, prawo 60, lewo 60, prawo Władymirec, lewo 60, prawo 60. A no to u mnie tak jest. Lewo 60, prawo 30 i 60, nie? I znaleźć w ogóle coś takiego nowego to była masakra. Znaczy u mnie znajdziesz coś, tylko musisz się przejechać 6 km. No, u mnie to mówię, no u mnie mieszkam w mieście, tak jak już mówiłem, mieszkam na obrzeżach. Na obrzeżach. To u mnie, koło mnie jest gospodarstwo jedyne. No i dalej tam potem już jak się polnymi jedzie drogami, no to też się znajdzie, ale tak ogólnie najbliżej to jest jedno i właśnie też jedna 60, nie? Jo. I takich gospodarstw mi się wydaje w Polsce jest teraz jeszcze najwięcej, chociaż już robi się coraz mniej takich na przykład z bizonem i z 60 jedno, bo dużo rolników jednak już inwestuje w te nowe maszyny, nie? Jest, inwestują, ale jeszcze sporo jest. No, tak żeby poszukać to naprawdę idzie znaleźć takie... Jest progres, ale wiesz... Ale to są najczęściej moim zdaniem, gdzie są 60 i jeden bizon, na przykład 1,60, to są gospodarstwa takie jeszcze no słabo takie tak. z nowoczesną, nie wiem jak to się nie nazywa. Nastawione na rozwój. No i można powiedzieć, że w sumie Mokrzyn też no jest wyjątkiem, jedynym wyjątkiem, gdzie jest duże gospodarstwo, dużo hektarów, a
No a jest dalej... Chociaż powiem ci, Ursus, nie? Ostatnio co wracaliśmy z tych pokazów z Valtry, po drodze są takie były wybitne pola, nie? Tam zawsze tam jak się jechało, to mówiło, ale tu maszyny pewnie fajne chodzą, nie? Takie wielkie. Jak wracaliśmy, to na jednym polu chodziła 16 z Głęboszem, a po drugiej stronie orała 16 z Overrunem 4-otem obrotowym na takim kółku fajnym dużym. 16? Normalnie, jo, do 16 był. Normalnie jestem ciekawy ten, czy do gospodarstwa jakieś ma też nowe ciągniki, czy po prostu tak samo na przykład jak Mokrzyn, same Ursusy stare, nie? No bo Mokrzyn takie naprawdę pola niebitne, jest, nie? Jest wyjątkiem. No i nie wiem, czy jesteście na takie gospodarstwa w Polsce. No, gdzie są same Ursusy, to by ciężko było jeszcze takie. No ciężko chociaż... by było. No na pewno jakieś jest takie, gdzie są gdzieś na przykład 4 Ursusy albo coś takiego, nie? No, no, no. No ale jednak 6 Ursusów, jeszcze 5 Ursusów i Zetor to jest jednak... Robi jednak, wrażenie. No robi wrażenie i jest takie niespotykane, nie? Niespotykany kolor oczu ma. Dokładnie, no tak, no... Ona w sobie ma coś takiego. Na pewno jest więcej gospodarstw, gdzie jest na przykład 4 John Deere niż gdzie są 4 Ursusy, moim zdaniem. Tak, no to... Teraz, kiedyś to na pewno było inaczej, nie? Ale... Jeszcze cofnąć się parę czy paręnaście lat wstecz, nawet parę lat, no kilka lat, 5-6 lat, to nie było takich nowych gospodarstw jeszcze dużo, nie? No dopiero jak weszły wszystkie profy do finansowania. Weszły te do finansowania, to dopiero się zaczęło robić, bo tam może ktoś tam jakiś rolnik miał tego jednego czy dwa John Deere. Ale to wszystko było sprowadzane z zachodu i to było używane przeważnie, no, tak? A teraz jak nowe, no to jedynie z Unii, nie? Kasa. No tak, no weź to jak kup ciągnik za swoje, no to tak trochę nie kupisz. No wątpię, żeby rolnicy zarabiali takie pieniądze, żeby mogli sobie pozwolić na kupno nowego John Deere'a czy nowego New Hollanda na przykład z gotówki z kieszeni, nie? Nie kupisz, no to nie jest, wiesz, finansowo do możliwości ogarnięcia. Chyba, żebyś chciał kupić Ursusa, to wtedy byś kupił. Nowego? A nie, starego. No starego, no to starego tak, bo no chyba, że Funtrucka to może jeszcze byś kupił z własnej kieszeni, ale to musiałbyś też trochę pospierać. To ile farm tak w ogóle kosztuje? Myślę, że ten... Że takiego 80-90 coin to do 100 byś kupił. O. Trochę może 110. A czy to są dobrze wydane pieniądze? Trzeba się samemu przekonać. Dokładnie. Nie, żebym tutaj coś sugerował czy coś. Nie polegi z tymi. Adam, może ty się wypowiesz coś na temat tak, gospodarstw, się, bo tak cicho siedzisz, nic nie mówisz, to co u ciebie, nie ma gospodarstw? U mnie po prostu, jak tu wspomniałem wcześniej, coś podobnie jak Brączek opowiadał, i tu jedziesz 60, tam jedziesz 30, tu jedziesz 30 ruski, no i tak przeważnie jest. Opowiedz może, jak prosperuje gospodarstwo Bonza. 30-60. Ale w sumie zauważyłem, że jak jest takie gospodarstwo typowo polskie, to przeważnie jest i 60 i 30. Tak, tak. No tak, przeważnie. Jeżeli jeszcze 30 przeważnie jest z turem. No. Jak już takie jest gospodarstwo, nie? Bo no mówię, ciągnik z turem, no to jest podstawa w gospodarstwie, gdzie jest nastawione na co? Na hodowlę. Na hodowlę, na przykład, no, nie wiem, krów. Bo powiem szczerze, że dawni ludzie takie jak... Bo to są takie stare gospodarki, tak, z dziada Brazina tak zwanego, tak? Jo. I każdy człowiek przeważnie... Pierwszy ciągnik, jaki kupił, to była ta poczciwa 30, tak? Była najtańsza wtedy. No i prawie każdego można było na to stać. No ale wiesz, jak ma ktoś coraz więcej hektarów łapie, no to jednak ta 30 już się trochę męczy. No i trzeba kupić 60. No i tak przeważnie właśnie wychodzą takie gospodarki, no ja też właśnie... To kiedyś ta 60 obrabiała więcej niż dzisiaj niektóre te nowe ciągniki. No ja tak właśnie ostatnio z Bartkiem gadałem tym od New Hollandów, to opowiadał mi o tym, że było gospodarstwo, gdzie było 14-60, nie? I wpadało na jedno pole 14-60 z pługami dwuskibowymi i one tam orały te hektary, nie? A no, i wiesz, i potem było. On mówił, że oni sprzedali te wszystkie 14-60 i kupili jednego Fiatagri, jakiegoś tam starego, nie? I że orał ten jeden Fiatagri później, bo już nie było tyle ludzi do pracy, wiesz, nie? No tak fajnie posłuchać na przykład, jak ktoś opowiada, że ile trzeba było się namęczyć kiedyś, żeby tą 60 kupić, nie? Żeby w ogóle otrzymać tą, nie wiem co tam się otrzymało, jakąś kartę czy coś takiego, jakieś pozwolenie na kupno 60 czy przydzielenie 60. Bo jak z opryskami było, przyjeżdżał opryskiwacz na mnie, wszystkim pryskał, nieważne co, wszystkim pryskał jedno i dziękuję. No i dziękuję, dobranoc, idziemy do domu, nie? Nikt się nie przejmował. Ty każdy cieszył, że opryskany ma i tylko się kierowcy zmieniali. No ktoś nie chciał pryskać, to nie pryskali, a... Nie pryskanie, no, chociaż zależy jeszcze czym oni pryskali, bo pewnie tam jakiś... Ale jeden środek był na całą wieś. No, dokładnie. Nieważne co miałeś zasiane i tak pryskali ci tym. No. O cholera, gdzie ja wjechał. Kiedyś mieliśmy na BHB właśnie czemu, kiedyś ludzie
jak był ten taki postęp technologiczny, taki słaby, to ten co pryskał, czemu właśnie najkrócej żył? No jak wiesz, jak całe dnie pryskali jeden, jak się tego nawdychał, no to... No to wtedy już nie było tak ciekawe, nie? No, to tego no, potem to zmieniali się i tak dalej. Pojadę, sorry. No nie wiem. To nasza kukurydza, to mogę. No ale tak, żeby niszczyć od razu, no brącz. Wkurzają mnie te ścieżki i już kurde... Pierwsze co, będę orał pole, żeby tych ścieżek już nie było. Bo niby fajny jak... patent na te ścieżki, ale tak mnie denerwuje, że... A jak ty boisz, że orał się będą koła wpadały w bruzdę? No to będzie... Te ścieżki to będą moje zagony. Zagony. No bo jak zaoram pole, to już tych ścieżek nie będzie potem, nie? No wiem, no przecież no. A jak ci idzie? No nawet spoko, tonę, półtorej tony prawie musiłem. Ło, sypię jak pojebane, ty. No. Skąd tam tyle zboża się tyle wzięło? Sam peś tam był. A ja już w sumie... dwa pokosy mi zostały. A teraz będę jechał w bruzie, to naprawdę super. Współczuję. Ja pierwszy rozumiem, że jadę i prawym i lewym kołem w bruzie, boże, to był. I weź w tych ścieżkach pryskaj, jak masz mod orki, nie? Już to jest Morganga. Ja nie wiem skąd Bolek w ogóle taki pomysł. No niby fajny patent, ale jak to w ogóle to nie jest takie jakieś... Nie jest, no. Ale całkiem prosto mu to wyszło. Zresztą no, tu gdzie jestem. No bo on pewnie wymierzył jakoś szerokość opryskiwacza, nie? A no to opryskiwacz to pewnie tak, bo to był pod ten ciągan taki opryskiwacz. No, taki. No ten stary taki, ruski. Tak, to było pod to robione. Nie, to nie był ruski, to był Pilmet polski. Może, a taki starszy on był. No. Kurde, ale mi się podoba ten mój zestaw, ty go widziałeś, czy nie? No tak, tylko kątem oka, tutaj. Prasa i ta przyczepa stara, taka zardzewiała z tyłu. A daj, co ty taki cichy jesteś? Co ty tam robisz? Na sobie na Facebooku. Ta. I jeszcze szukam sobie ogólnie mapy. Tej 13. Na begu siedzi. Nie. No, nie, dobra. Adam, jak tak na odcinku możesz? No właśnie. Słychać wszystko. No, słyszę jak... To mlaskanie tam pod biurkiem. Chlapie coś ci tam. Chlapie. Aż przesieków dostał. Nie trzymam mu już tam dziś. Ogólnie gramy na ciągnikach z modpaku Boczka. Link oryginalny oczywiście w opisie, link do Bizona również w opisie. I link do filmiku z mapą z Bolka kanału również w opisie. W sumie ta mapa jest już sprzed 3 lat chyba. No, ona wychodziła na urodziny Mozele, pamiętam, potem edycja taka mała. No ta 4.1, bo to jest V4. 4.1, tak. Bo ta mapa, pamiętam, wyszła na początku 2013 roku. Nie wiem, ale na tej mapie najmniej chyba grałem, w ogóle nie ja pamiętam. Też, ja nie w ogóle pamiętam tylko tyle, że wszedłem na tą mapę i wyszedłem, nie? No, mi się ona jakoś tak szczerze średnio podoba. Nie, mi się akurat podoba, mi się... Znaczy, na pewno bardziej mi się podoba niż tamta V3. A musiałbyś wspomnieć jak V3 wyglądało, bo nie pamiętam. To było to ze skrzyżowaniami, z latarniami, które się zapalały. No. Pamiętasz jak kiedyś miałem problemy z kartą graficzną i nagrywaliśmy kukurydzę na ziarno z tym bizonem? To co Bolek nagrał kukurydzę pod Ona tańczy na mnie? Tak, no to było to. To było to, była V3 właśnie. No spoko też była ta mapa. Nie, ja tak właśnie wróciłem do tej mapy, żeby trochę, tak nie wiem, pograć na czymś starszym, nie na tych nowych mapach teraz, co wychodzą. No bo to nie ma jednak tego samego klimatu, co kiedyś. No i on, wiadomo. A ta mapa jednak ma coś w sobie, że... No od razu, pierwsze co od razu się rzuca, to że to jest mapa Bolka, bo Bolek miał takie... No specyficzne mapy swoje robił i to po prostu idzie zauważyć, że to jest jego mapa. Zawsze miał dużo pierdol narąbane na podwórkach wszędzie. Ale to no, w sumie taki klimat robiło na tych jego mapach już. Ja na przykład potrafię poznać, że to jest jego mapa po tych kwiatach wszystkich, po tych kamieniach takich. No, po tych duperelach. No właśnie, dokładnie tak. No więc my te duperele tak tą grę trochę umilają, nie? Tak nie ma co, ale... No bo taka pusta mapa to też nie jest fajna, nie? No nie, no broń Boże. Dobra, ja zawracam. Prawie już ostatni pokos Miki normalnie mam. No, ostatni też już jadę. W sumie to możesz przyczepę przyprowadzić na pole, to się wysypie. Dobra. No ja już to ostatni taki biorę rządek. Ogólnie tak po troszkę oglądam te mapki i jakoś mnie na agro pomoże chęci nie złapałem. A no agro pomoże to jest klasyk. Klasyk, no klasyk, kurde, na tym się grało. Na tym to się grało, żeło. Polskie mapy to już w ogóle nie chcę na to patrzeć. Zagraniczne jakoś nie mają znowu takiego klimatu jak w 15. I tylko to agro pomoże, tak po prostu ta
ta fotka, no jak tak patrzy na Tegro, pomoże to... Bantikow przetestuj. Bantikow też, sporo galić na Bantikowie, też nie powiem, ale... O. Ale Agro pomoże lepszy. No, nie wiem, czy sobie też nie pogram, zobaczę, bo tak na te większe maszyny chcę polecieć, to akurat... Jezus Maria, jak się przestraszyłem, Boże, Miki. Gorzkowa. Ten twój bizon jest tak głośny, że ja się tak przestraszyłem, Boże! A głośno była, to zdejmuje? Ty, Miki! No? A gdzie jest inowjazdek? Ja przez rzepak trochę tak, że tak powiem, przejechałem. No wiesz co, ja nie będę taki chamski jak ty, pojadę dookoła. A no czemu byłem chamski? Przejechałeś przez rzepak. No, pojechałem w komporowie trochę. Jak ten twój bizon głośno chodzi? Jak to się ruga wyszywało? Ctrl X. Co? Ctrl X. Ty, jaka beka. Luju. Potem ja podjeżdżam i ty na O naciskasz. Brączuj. No. Ty robiłeś taką sieczkę na Rapideo ze sprawdzeniem modów? Ja? No bo tyle modów tutaj, Borusiowa, nie Borusiowa. Leksiony, PTS-ki. Tak, ja robiłem taką sieczkę, bo najpierw miałem zajawkę, żeby pobrać mody do 13 zagranicznej, potem polskie, potem w ogóle, kurwa, przeciepa prześwituje. Dobra, Miki, to ty sobie tutaj ten. No. A ja jadę ten ostatni pokos zrobić. Dobra, a co, teraz będziemy zjechać, czy co? Tak, zjeść, no. Ja tam sobie pobierzę to. Agro pomoże V4, zobaczę, jak to ładnie wygląda wszystko. Zawsze dobrze. Zawsze tam coś się przyda, chociaż. Dobra. Świetny jest ten mój zestaw, naprawdę. Daję łapkę. Ja też łapkę za ten świetny zestaw, bo... O kurwa, zakopałem się, ja pierdolę. A łapkę w dół za kolejny. Włapanie. Nie było trochę za dużo. Śmieję się. Ja aż rapidę osiadłem. Jo? Nie, no to sorry, że tam trochę jest. Nie, ale... Ludzie, sorry, ale muszę pojechać dookoła, bo nie przyjadę przez te kolejny, to jest masakra. Aż taki tam kolejny są. Następnym razem będę pracował normalnie chyba belującą, bo w tych kolejnach to jest masakra jechać. A weź sobie pomyśl, a którą byś pod te kolejne jakbyś wielki biegł? Łapkę w górę za mój sposób z wyjeżdżenia tych kolejn. Jo, jak opowiadał ten Seferisa na kupił tego numeru, nie? No. Jak głęboszował ścieżki, bo mówi od razu, siął od razu głęboszował ścieżki, żeby jeszcze było w miarę miękko, nie? I potem mówił, jak sprasował słoma, jeszcze było pogłęboszowane, jak 60 zbierał, jak mu wpadły przed Mikoła te pogłęboszowanym, tak mówi, do końca pola musiał jeździć niekiedy, nie? Bo nie mógł wyjechać. No. No weźcie wpadli pogłęboszy, jak przed Mikoła od 60. Ja to nigdy nie zapomnę, jak w rów wpadłem i prawie przez przednią szybę wyleciałem ze torem. Ta. No w tym roku. Tak. No, znaczy to był taki rów, no to była tak kolejna wyjeżdżona przez to Lamborghini z kosiarką, nie? Bo miał ciężko, to nie mógł wyjechać tam po tych torfach. To taką kolejnę zrobił, że jak za torem zapindalałem, to wiesz, a z idłami no to szybko jeździłem po łące, bo nie będę wolno jeździł, przecież to się nie opłaca, nie? To zapindalam chyba dwójką czy trójką. I chłopie tak rozpędzony, jak wpadłem w tą dziurę, to od razu do jedynki zredukowałem, powolutku jechałem. Jak mi belka, nie? Z tyłu na widłach prawie przeskoczyła nad dachem. O ludzie. Dobrze, że mi szyby nie wyrąbała z tyłu, nie? Bo tak była masakra. No. To jest skitu, ty. Grube jak gdzieś. No trochę kostek narobiłem w sumie. Ile z pół szyby masz? No nie wiem nawet. Ile, czy to jest pół, czy nie? Chyba tak. Nie, no więcej niż pół. To ja przyczepam jeszcze zjadę. Dobra, o szczęście nie będę zjeżdżał z prasą. 60 ta czeska chyba kabina trochę ma. No, a ja mam tą. Jak to moja się nazywa? Nie ma tak folder dla Bolka Rar. Nie ma to, ale wpadłem 60 przyczepą. A, w kolejny i poszło. Ale co jest, Rapideo nie działa, ja pierdziłem. A czasem tak jest, że nie mogę pobrać z Rapideo, coś też powiem. Trzeba poczekać. O, lagnął. No ogólnie skraszowało mi grę przed chwilą niestety, ale to z mojej winy, bo no zrobiłem głupią rzecz, ale no nic. Także dziękujemy serdecznie wam za obejrzenie i zapraszamy na kolejne odcinki, zapraszam również do zadawania pytań, jeżeli macie jakieś ciekawe pytanka, nie o Adamie. I jeżeli macie jakieś ciekawe mody do 13, również zapraszam do podsyłania w komentarzach, na pewno rozpatrzę każdą propozycję. Także no, co Miki, dziękujemy serdecznie za obejrzenie i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie. Na razie, cześć. Na razie.